Czyli reasumując, proszę Państwa, bo faktycznie możemy w nieskończoność dyskutować. Moja propozycja jest taka, żeby przegłosować pod adresem Pana Burmistrza wniosek, aby te koncepcje lokalizacji były przedstawione, zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu, żeby to nie było tak, że to pozostaje tylko do wiadomości członków Komisji Spraw Społecznych. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no, żeby już zawężona koncepcja lokalizacji łącznie z możliwościami pozyskania środków jak najszybciej trafiła na najbliższe nawet posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, żebyśmy już wtedy mieli szansę na wyrażenie swojej opinii, bo nasza rola będzie, no mówię, koszt też, tak? Opinii co do propozycji tych już zawężonych, tak? I kto z Państwa jest za przyjęciem tych wniosków? Wniosków oba dwa, pierwszy wniosek. Na wspólnej komisji, na wspólnym posiedzeniu. Boże, na posiedzeniu. Na komisjach wspólnych za tydzień. Na komisjach wspólnych za tydzień, żeby Pan Burmistrz, żeby zostało przedstawione pozostałym radnym ten nasz materiał dzisiejszy. Tak? Kto jest przeciw? Z jednym głosem przeciwnym. Dwoma. Raz, dwa, trzy, cztery. No to jest pięć. Jeden przeciwny. Tak. I proszę Państwa, drugi wniosek, żeby do następnego posiedzenia komisji Pan Burmistrz był uprzejmy i przygotował informacje na temat możliwości, znaczy kosztów realizacji tych inwestycji. Tych lokalizacji, które będą możliwe do uzyskania dofinansowania albo do sfinansowania w ramach do programu rewitalizacji, na przykład, które są do programu rewitalizacji. Albo te chociaż. Pan Burmistrz powiedział, że wyraźnie dzisiaj po prostu czekać do następnego spotkania. To bardzo ogólnie będzie, bo to by trzeba zrobić program. No to jak Pan Burmistrz? No z kosztami określił, ja szacunkowo mogę szacunkowo. Rzędu kosztów, nie mówię o żadnych projektach, typu, że choćby milion dokładności. Czy wiadomo, że tak będzie projektowane, że będzie budynek budowany, tak? No tak, tak, mówię, to jest szacunek, nawet nie TFU. Czyli co, kto jest za? Jesteśmy wszyscy za, żeby na najbliższym posiedzeniu, tak? Poza tym, co nam chodzi, to jestem za. Wszyscy za, może i nie wszyscy jesteśmy za. No to kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja się wstrzymam. Proszę Państwa, to ten temat kończymy, tak? Jeśli można jedno zdanie, ale to już 18 października będę również prezentował tą samą prezentację na spotkaniu osób zainteresowanych, chyba tak mogę powiedzieć, tak? Którego organizatorem jest Pan Edward Żywski w Starej Hydroformie na Herenowie. I tam będzie debata poszerzona o osoby zainteresowane, więc to również będzie możliwość zobaczenia. Czyli 17, 18. 18. No, a 17 na posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej. Nie mają. Czyli mamy ustalone, tak? Tak. Panie Burmistrzu? Tak. Fajnie, proszę Państwa, przystępujemy. Dziękuję Panie Dyrektor. Do kolejnego punktu. I mamy, proszę Państwa, odpowiedź na nasz drugi wniosek, którą dzisiaj otrzymaliśmy odnośnie kosztów realizacji Centrum Kultury. I to nie jest odpowiedź na nasz wniosek. Na ostatnim, Panie Burmistrzu, posiedzeniu Komisji Spraw tutaj naszych społecznych wnieśliśmy do Pana Burmistrza oszacowanie tych kosztów. No i uzyskaliśmy wtedy informację, że zostaną nam one przedstawione. Z tego wynika, że na dzisiaj to jest niemożliwe. Stąd mamy rozumieć, że musimy czekać, tak? Aż... To znaczy, bo tutaj rzeczywiście bezpośrednio prowadzącym zadanie jest burmistrz Banach. Mm-hmm. Natomiast wyjechali ci służbowo, burmistrz wyjechał, nie jest obecny. Natomiast przy tej ilości tych jakby wskazanych możliwości realizacji, robienia jakichkolwiek dzisiaj kosztorysów bez kosztorysów inwestorskich, jest niemożliwe. Nie. My zadaliśmy pytanie, które ze wskazanych lokalizacji są możliwe do współfinansowania ze środków zewnętrznych, bo rozumiemy, że są jakieś tam konkursy i tak dalej, gdzie można się ubiegać o środki pomocowe zewnętrzne jakieś.
Na które z tych inwestycji brak jest możliwości pozyskania jakichkolwiek środków zewnętrznych, ale gmina ewentualnie byłaby w stanie udźwignąć? To może już nie o konkretnych pieniądzach, bardziej tak informacyjnie to było, znaczy, tak? Jeżeli padnie konkretna lokalizacja, bo tutaj jest istotne, które miejsce będzie realizowane, to w ten czas obojętnie, czy to będzie lokalizacja jedna, druga, trzecia, to środki zewnętrzne, które dzisiaj nie są jeszcze określone, które można byłoby wesprzeć tę inwestycję, byłyby w ten czas spróbowane pozyskanie na to, nie? Czy odbudowy od zewnątrz. Mamy drugą stronę, zrozumieliśmy chyba, nie? No bo ja nie uczestniczyłem w tym posiedzeniu, no. I też mi trudno się odnieść. Tak zrozumieliśmy, że na niektóre z tych lokalizacji będzie szansa pozyskania środków zewnętrznych, tak, bo się wpisują w jakieś tam konkursy. Na niektóre nie ma najmniejszej szansy, więc z tych 6 lokalizacji prosiliśmy o wskazanie, powiedzmy, 2-3, które są realne do realizacji. No ale ja rozumiem, że to nie na dzisiaj będzie odpowiedź, tak? To, czyli wrócimy do tematu, myślę, że na najbliższym posiedzeniu albo jeszcze kolejnym. Jak już będzie pan burmistrz Bachonach, może nam, tak? Tak? Godzą się państwo z tym? Wiedzieli gdzie i co chcemy. Proszę państwa, jesteśmy w piątym punkcie sprawy bieżącej, wolne wnioski. Czy ktoś chciałby zabrać głos?